Dzień dobry moi drodzy. Czy widzieliście już odcinek o pelargoniach, który był ostatnio? Jeśli nie, to zachęcam was do niego bardzo, ponieważ ten odcinek jest troszeczkę kontynuacją tego odcinka o pelargoniach. Dzisiaj opowiem wam o roślinach, które tak jak pelargonie mogą być na przykład na balkonie słonecznym, ale też w takim lekkim cieniu. No i przede wszystkim dzisiaj pokażemy wam tak naprawdę chyba królowe tegorocznych tarasów i balkonów, czyli właśnie tutaj są super tunie. Co to tak naprawdę jest ta super tunia? Słuchajcie, to jest oczywiście odmiana petunii, ale taka naprawdę odporna, solidna, mocna, taka, która wytrwa wiele, która może rosnąć pod zadaszeniem, która może rosnąć na wolnym powietrzu, która świetnie radzi sobie również na rabatach. Czyli co? Roślina idealna, na dodatek nie zawiązuje nasion, więc nie bardzo trzeba jej tutaj ją ogławiać, żeby jeszcze bardziej rosła i jeszcze bardziej rosła. Odporna na deszcz, odporna na wichury, bardzo szybko się odradza, świetnie się krzewi, ma fantastyczne kolory i właściwie pasuje wszędzie. Roślina idealna, czyż nie? Jakie jest wasze zdanie? Czy już macie super tunie na swoich tarasach i balkonach? Jeśli jeszcze nie, to zachęcam, spróbujcie. Ja w tym roku biorę i będę miał na tarasie. Bardzo się od tego broniłem, ponieważ nie lubię ulegać modzie, no ale te rośliny są tak świetne, że chyba muszę je wziąć ze sobą. Moi drodzy, to, że super tunia to prawdziwy hit, to wiadomo. Ale tak naprawdę nie powinniśmy zapominać o tych klasycznych odmianach, czyli surfinie. Tutaj mamy dużo przykładów ciekawych surfini, a za chwilę pokażę wam prawdziwy hit. Jak zobaczyłem, to prawie oszalałem. Idziemy tam z Zolą i zobaczcie, co tutaj mają w tym centrum ogrodniczym. Moi drodzy, zanim pójdziemy do tych cudaków, o których wam opowiadałem, no to jesteśmy w krainie po prostu afrykańskich roślin i to właśnie te rośliny świetnie nadają się na słońce. Koleusy, bo o nich mowa, to są rośliny, które są nieprawdopodobne i naprawdę fantastycznie piękne. Dlaczego? Bo mnogość kolorów, mnogość wzorów na liściach jest naprawdę bardzo duża, a na dodatek mają kwadratowe łodygi. To też już jest w ogóle super. Chodźcie, zaraz wam pokażę tutaj kilka odmian. Mamy koleusy, zobaczcie, od takich miniaturokowych, no zobaczcie, super, poprzez naprawdę takie z ogromnymi liśćmi. Tutaj mam taką fajną, jak begonie wyglądają, fajną odmianę troszeczkę z takim bardzo czerwonym liśćmi. Jakieś miniaturowe pewnie odmiany są. I jeszcze idziemy dalej. O, tu Zola pokazuje. Proszę. Koleus z karbowanymi liśćmi. Zobaczcie, wygląda, to jest roślina z rodziny jasnotowatych, czyli jak jasnota. I generalnie to jest tak najbardziej podobny liść do tych jasnot. A zobaczcie to. To jest roślina dla Zoli, bo prawie czarna, co prawda nie jest to czarny, ale no niezła jest, niezła. Dajcie znać, czy wy lubicie koleusy i czy macie u siebie, bo one fantastycznie sprawdzają się zarówno w donicach, jak i generalnie na rabacie. Wypełniają tam rabatę, dodają koloru, dodają takiego super sznytu, no i są niezniszczalne generalnie. Dotarliśmy, słuchajcie, widzieliście takie cudeńka. Spójrzcie na ten kolor tych kwiatów, różnorodny, ale taki powtarzający się wzór, który w środku jest żółty, wychodzi takimi delikatnymi smugami na zewnątrz, z ciemnej barwy w coraz jaśniejszą. Tutaj mamy takie liliowe, tu mamy bardziej różowe, tu mamy bardziej trochę w błękit. Co to jest za roślina? To jest kuzynka supertuni surfini, czyli kalibra Choa chyba, albo Calibra Hoa. Jak to się wymawia w sumie, to nie wiem, ale nazwa jest tak samo egzotyczna jak kolor tych kwiatów. Prawda, że fantastyczne? Być może się przyjmą na polskim rynku, ale super, ekstra.
Moi drodzy, jaka roślina Wam się kojarzy z taką letnią rabatą słoneczną w ogrodzie? Taka jedna z najbardziej popularnych w ostatnich czasach. Jest to werbena patagońska, bo mnie się właśnie werbena kojarzy z taką piękną, super rabatą słoneczną. Nie bez przyczyny mówię o werbenie patagońskiej, bo tutaj mamy roślinę, która naturalnie jest byliną, ale u nas jest traktowana jako roślina jednoroczna. No i fantastycznie nadaje się również na słoneczne balkony i tarasy. Jest to werbena, tym razem peruwiańska. Zobaczcie, mnogość kolorów, naprawdę ogromna. Czerwone, fiolety, róże, białe. Tam są takie super z wariegacją. Naprawdę fantastycznie, bardzo dobrze się krzewi. Pamiętać trzeba o odpowiednim podlewaniu, o nawożeniu. No i świetnie się sprawdza z super wistą. To jak, moi drodzy, wybraliście już rośliny na swój słoneczny taras? Jeśli tak, to super. A jeśli nie, bo na przykład macie zacieniony taras, to też super. Bo to nie koniec. Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie opowiem o roślinach, które nadają się bardziej do cienia. Do zobaczenia.